Nie no, chłopie! Ahoj! Witam serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj znaleźliśmy się u Spider Shopu, siema! Siemka. Dzisiaj jest dzień, na który czekałem bardzo długo, ponieważ Kubę namawiałem też od bardzo wielu miesięcy, żebyśmy się w końcu zgrali i nagrali odcinek, w którym nauczysz nas... Postaram się. ...łapać pająki do ręki, moi drodzy. I my tutaj przygotowaliśmy parę naprawdę takich bydlaków, że szkoda gadać. Oczywiście są pająki mocno jadowite, słabo jadowite, naziemne, nadrzewne, więc ogólnie dzisiaj chcemy pokazać metody łapania pająków, poczynając od najtrudniejszej. Dla początkujących, dla średnich, zaawansowanych, po prostu jak to robić, żeby nie dać się ugryźć pająkowi. No właśnie, bo bardzo często przysyłacie mi pytania, ej zając, jak złapać pająka? I o tyle, o ile jestem w stanie wam wytłumaczyć, jak pająka zapędzić do pojemnika przy przyprowadzce, no to ja osobiście nie mam na tyle dużo doświadczenia, żeby wam powiedzieć, jak pająka odpowiednio chwycić w rękę, czy to ręką właśnie, czy przy pomocy pensety, i to właśnie dlatego będziemy korzystali z wiedzy tego oto profesjonalisty. Tylko proszę nie od razu po filmie nie próbować, nie testować tego wszystkiego na swoich pająkach, tylko zacząć po prostu od tej najłatwiejszej metody i stopniowo po prostu przyzwyczajać się do tego, bo jednak trzeba nabrać tej wprawy, przede wszystkim nie bać się tych pająków. Zaczynamy od najtrudniejszej metody i najtrudniejszych pająków, czyli do ręki, i będziemy szli sobie aż do najprostszej metody. No zaczniemy trochę odwrotnie, ponieważ tak chciałeś, nie wiem dlaczego, ale zrobimy na odwrót, żeby było troszkę inaczej. Tak. Zaczniemy sobie od poecjoterii, tutaj taką mam mniejszą sztukę regalisa. Najpierw pokażę w pojemniku, jak ją łapać. To jest akurat łatwiejsze, bo jest ziemia, możemy ją przyblokować i no nie musimy jakoś specjalnie celować, po prostu przycisnąć ją do ziemi. What? Ona już tutaj zaczyna kłami ruszać i trzeba po prostu pomalutku sobie złapać ją między nogami, tak żeby nic nam nie zrobiła. I pomalutku wyciągać. U nich najgorsze jest to, że one są właśnie bardzo elastyczne, mocno się wyginają. I to jest już taki naprawdę level hard, tam trudniejszy jest może Pterinochilus czy Stromatopelma, jeżeli chodzi o łapanie, bo one też się mocno wyginają i są dosyć silne. I trzeba właśnie zdecydowanie ją trzymać, nie za mocno wiadomo, żeby jej nie zgnieść, i uchwycić po prostu tak między nogami. Jeżeli chcemy sprawdzić płeć, na przykład źle ją złapiemy i noga gdzieś tam się zahaczyła, to możemy ją w międzyczasie odgiąć, lub jeszcze jest inna metoda, przekieruj teraz na stół, że przykładamy ją do stołu, ona nic nie zrobi, bo się nie odkręci, przytrzymujemy za karapaks, układamy sobie te nogi inaczej i łapiemy ją ponownie. Poprawić można sobie uchwyt i złapać ją ponownie. Teraz coś się nogi wygięły za bardzo. Nie no, to jest szaleństwo. Teraz bardzo ważna rzecz przy odkładaniu. Na początku popełniałem ten błąd i raz się zdarzyło, że odkładałem pająka po prostu do ziemi i ona jakoś się odwinęła, odkręciła, że mnie ugryzła, więc możemy zrobić tak, że wkładamy ją po prostu na tą ziemię, palcem sobie przygniatamy ją do, trzymając za karapaks w ten sposób, do ziemi, przykładamy pojemnik i szybciutko panie! Cofamy rękę. Jesteśmy już i pająk, i my jesteśmy bezpieczni. Inną metodą jest, jeżeli pająk jest większy pojemnik i na przykład za wysoki i ciężko nam będzie uciec w miarę szybko, takiego pająka, którego trzymamy w palcach, zamykamy sobie już pudełko. Kurczę, no wiesz, w twoich rękach to wygląda luksusowo i bardzo prosto. No niektórzy właśnie się dziwią, że jak takimi rękami jak grabie potrafię tak delikatnie pająka złapać, no ale to są lata doświadczenia. Lata. Jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że pająk nam po stole ucieka, ale to też już jest dla zawodowców, jeżeli pająk nam po stole ucieka i chcemy go, żeby za daleko nie uciekł... Co ty zrobiłeś, gościu? I przykładamy co teraz? Przykładamy po prostu rękę delikatnie na tego pająka, mniej więcej wiemy, gdzie jest karapak, gdzie są odnóża i szczęki. I cyk. O stary. Już jest uziemiony. Z dorosłym byłoby bardziej skomplikowane, ale
No nie wiem, czym z dorosłym regalisem w ten sposób zrobił, ale małego bez problemu możemy właśnie w ten sposób położyć na nim rękę. U brachypelem jest gorzej, teraz też odkładam i właśnie delikatnie, żeby mi się gdzieś noga nie zaczepiła, bo czasami może być tak, że puszczę palca, czy puszczę, będę chciał ją puścić, okaże się, że noga jest, pazurek zaczepiony o palca i ona mi się odwinie na rękę. Aha. Więc powtarzamy jeszcze raz. Czyli można powiedzieć, że to puszczanie pająka jest bardzo niebezpieczne. Tak, to jest najczęściej najgorszy moment, bo tak to pająk jest zaskoczony, nie wie co się dzieje i my go przygniatamy. A jak go odkładamy, to już jest bojowo nastawiony, jest zdenerwowany, jest agresywny i może po prostu zrobić coś złego. I mamy tutaj taką jeszcze raz poisterię, która sobie ucieka. Przykładamy na nią rękę. No nic się nie może stać, ona się nie odwróci. No tak. Gorzej jest z brachypelmami. No, czemu? Bo dotykamy wtedy włosków parzących. Aha, no tak. A tutaj u poisterii tego problemu nie ma, bo włosków parzących nie posiada. Przytrzymujemy. Ja czuję, że na postole już drapie tymi helicerami, ale... Nie, no miazga stary. I odkładamy do pojemnika. Tak jak pokazywałem wcześniej. Pomału odchylamy. Ona już tam w środku sobie tymi helicerami się przeciśnie? Rusza, ale w drugą stronę mnie nie ugryzie. No ale jednak to trzeba przyznać, że w twoich rękach to wygląda jak banał, ale do tego są potrzebne lata praktyki. Lata doświadczeń, lata praktyki. Na początku bym tak w życiu nie zrobił. No, zaczynało się wiadomo od tego, co zaraz pokażę. No i powiedz mi panie, co tu się dzieje, bo widzę w ogóle, że strasznie fajne terrarium. Taka zrobiłem takie pseudobiotopowe terrarium dla ilobrachy z Tropical Blue. One żyją sobie właśnie w takich skarpach, zboczach między korzeniami. Tak. Więc tutaj ma wbudowany korzeń, ma kilka wejść. Trochę grzebaliśmy, więc jest rozkopane. O! Nie, no nie, no gość bierze w garść ilobrachy. No nie mam jakiej wyciągnąć. Fuck, co zobaczcie jest? Sobie, jak wygląda od góry. No od góry jest to, bym powiedział, taki typowy brązowy hilobrachys, nie? Nic specjalnego. Ty, no już nie szpanuj. Nie no, chłopie! What the fuck? Aha, jak łapiecie pająka, chcecie właśnie, żeby nie uciekał. Można sobie to na awikulariach poćwiczyć. Aha. Jak je złapiecie po prostu tak w rękę, nie ściskając, to one się prześlizgną? To nie, że prześlizgnie, tylko po prostu można ją w ten sposób trzymać w ręce. Tylko nie wolno jej absolutnie mocno ścisnąć. No tak. Nie no. O, no i dobra, to czekaj. A jaka jest cena jedyneczki? Można je w ogóle kupić teraz? No akurat mam je teraz na stronie za symboliczne 800 zł. Także powiem dla każdego. Nie pozwoliłbym nikomu, żeby ją tak złapał. Sam mi trochę ręce drżą ze strachu, że coś mogę jej zrobić. Ale możecie zobaczyć właśnie ten zajebisty niebieski kolor, który wyjątkowy. Podobny jest jak u elektryka. Że u elektryka widać z pobocznych stronach od nóży. No. I elektryk przede wszystkim nie ma na tych członach w ogóle niebieskiego, tylko jest cały czarny. Aha. Ma tylko femury i tej pozostałe fragmenty od nóży niebieskie, a ten ma cały spód, dosłownie spodnią część swojego ciała, a od góry brązowa. Nie no, ta góra wygląda brązowy, dość zabawnie. Pudełko, tak jak mówiłem wcześniej, mamy w pogotowiu. Puszczamy, nic się nie dzieje. Jest tak gruba, że będzie miała niedługo wylinkę, więc nie chciałbym już jej dłużej męczyć. A ona jest dorosła, czy nie? No jeszcze wylinkę, dwa... Elektryki są takie. No właśnie. A ten gatunek jest o wiele mniejszy. Także aha. Prawie już dorosła, z upadów można powiedzieć. Jak radzimy sobie z takimi wielkimi? Robimy tylko tak, jeżeli jest jakaś konieczność, że na przykład wylinka nie zeszła, że coś się zaczepiło, jakaś tam jest pająk uszkodzony. Chcemy mu pomóc. Mamy tutaj dorosłą samicę Formictopus Green. Ale potężny. No ona jest dosyć stara no, i naprawdę ogromna samica. I zauważyłem coś takiego, że pająki, jeżeli się porusza od spodu, to one jakoś nie uciekają, nie są jakieś takie płuchliwe. Można właśnie taką pęsetę pod spód najpierw włożyć i później ścisnąć. O. Nam się w tym do końca nie udało, ale mówię, no widzieliście, że na początku tak. Czyli od spodu
grunt, żeby za szybko karapaksu nie dotknąć, nie? Tak, że jak już dotknie się karapaks, to zaczyna wierzgać, a jak się dotyka spodu, może do tego pająk... Ło, no zrobiłeś to nieźle. O stary, o jakie wściekłe, no nic dziwnego w sumie, nie? On już zaczyna się wyczesywać. Okej, czyli metoda na pęsetę... To jest metoda na pęsetę, też trzeba dosyć mieć mocną, dużą wprawę. No bo też możesz niechcący przecież zgnieść ten karapaks po prostu, nie? I przy takim dużym pająku, jak ona ma takie nogi roztapierzone, teraz mówimy o łapaniu... O łapaniu w palce. Jeżeli ona ma takie nogi roztapierzone, ciężko będzie nam po prostu... Ją chwycić. Zrobić. Dobra, czyli rozumiem, że ty chcesz właśnie ją chwycić w ręce, tak? Tak. Na poczet filmu i tylko dla potomnych, dla nauki. Tak. Ło, wow, ej stary, ona wygląda na potwornie silną. Jest. No dobra, no ale tu jest ta sama sytuacja, u ciebie to wygląda jakby to był chleb powszedni, nie? Unieruchomić po prostu jej nogi. No dobra, a w przypadku odkładania takiego na ziemniaka? Analogicznie właśnie w tak poprzednim. Z poprzednim pająkiem przytrzymujemy karapaks. Okej. Okay. Jednym palcem. Mhm. Nie za mocno, żeby jej nie zgnieść. Puszczamy. No i jesz. No tutaj możemy też próbować podobną operację z entinousem. To samo, podsuwamy najpierw pęsetę od dołu i zaciskamy. No dobra, to było perfekto. Perfekto. Dobra, czyli klucz, nie dotknij czasem karapaksu tak, za wcześnie. Tak, od dołu możemy ją smyrać. One chyba są nauczone po prostu, że niebezpieczeństwo przychodzi od góry, więc ten dół jest mniej, nie wiem, czy unerwiony, czy mniej wrażliwy. Taki trik mogę wam też pokazać, jak się pająk wyczesze w dużej ilości, to najlepiej te włoski najpierw spryskać wszystko wodą i później pomalutku, żeby to nie odleciało, zetrzeć ze stołu, żeby później nas miesiąc po tym, jak położymy rękę na stół, coś nie zaswędziało. Tu ja mam taką fajną fonopelmę, Diamondback się nazywa. O, skąd pochodzi? Z Meksyku. I na niej chciałem pokazać, bo to w miarę jest łagodny pająk, mniej więcej jak brachypelmy. Na pewno nie jeden z was, jak przyjdą goście, czy tam przy rodzicach, czy w którymś momencie swojego hobby będzie chciał pokazać, jak pająka bierze na rękę, czy jak tam, żeby pokazać, czy komuś dać na rękę, a pokaż, jak to fajnie, czy to drapie, czy to ciężkie, czy coś. Standardowy scenariusz, nie? No, najczęściej takie pytanie, jak ktoś do mnie przychodzi, a czy mogę wziąć na rękę, a czy mogę dotknąć, a czy mogę pogłaskać? Absolutnie nie wolno pająka głaskać. Mimo, że on wygląda teraz, że siedzi skulony i nic się nie dzieje, zwłaszcza jak go wcześniej nie dotkniemy, ani nie sprawdzimy, w jakim on jest nastroju. Jest w gotowości, nie można, nie? Tak, on jest w gotowości, on ma skumulowaną energię i jest przygotowany do ataku, więc nie można zacząć go głaskać, bo zaraz będziemy mieli po prostu pająka owiniętego wokół palca. Aha. Więc zanim go w ogóle będziemy próbować na rękę brać, poruszać go pęsetą. Zobaczyć, czy on jest agresywny, czy... Wyczuć jego humor. Tak. O, o widzisz. Ta się stawia. No. Jaka ładna, o kurde. No ale to nie znaczy, że nie możemy spróbować jej wziąć na rękę. Oczywiście, że to nie znaczy. Robimy po prostu tak, że nie łapiemy... Znaczy można złapać i sobie położyć ją na stole czy coś. Ban. Ale jeżeli tego jeszcze nie potraficie, okay. Odkładamy. Jeżeli tego nie potraficie, po prostu pająka pomalutku, delikatnie, bez żadnych... Bo jak jest gwałtowny ruch, taki... No tak. Agresywny, to ona zaraz się stawia. Natomiast jak zrobimy to pomalutku... To musi się uspokoić, może... O, już atakuje. Jeżeli zrobimy to pomalutku, o, najlepiej też od tyłu, aha, to ona się uspokoi po chwili. Może zrobimy tak. Podkładamy rękę i pomału ją naganiamy. Pająk rzadko, oczywiście nie jest to scenariusz niewykluczony, ale raczej nie gryzie tego, po czym chodzi, więc możemy ją lekko nagonić na rękę i absolutnie nie panikować, nie robi żadnych ruchów szybkich, jakichś tam... Nie wiem, dmuchać, nie? Absolutnie nie wolno jej złapać na ręce, bo od razu mamy już przekutą dłoń. Więc delikatnie i trzymać ją nad czymś, nad jakimś stołem, nad czymś, co jest wysoko, żeby po prostu jak nagle zacznie biec, uciekać, żeby nie spadła i nie zrobiła sobie krzywdy. I to jak widać już się uspokoiła i nie świruje. No nie świruje. I tak samo jak ją chcemy zgonić później z ręki, delikatnie popychać.
No bo tutaj jeśli chodzi o ptaszniki, które wyczesują włoski parzące, no to pchanie palcem odwłoka to jest średni pomysł, nie? Nie, nie, absolutnie, no zaraz będziemy mieli ten, ręce całe we włoskach. I tutaj można spróbować też metodę z nałożeniem, przyciśnięciem jej po prostu do... Ale kosmos ziom. Do podłoża. Kurde. No dobra, a jakie masz rady dla ludzi? No bo załóżmy, ktoś nie umie, na przykład ja, i chce się nauczyć, no bo chce po prostu mieć tą umiejętność. Jakiegoś wolnego pająka. Popróbować najpierw pęsetą właśnie, czy on się stawia, czy się nie stawia, czy jest agresywny, czy nie. I po prostu z takim pająkiem najlepszą metodą właśnie, żeby pierwsze kroki zrobić. Zdecydowanie i szybko, tylko to trzeba uwagę, no. rzecz, żeby noga jakoś nie była wygięta czy coś, bo jak ją ściśniemy, a, to tą nogę możemy musi też wyjść. Złamać. Więc tutaj między dwie przednie, dwie tylnie, tu jest takie czyli więcej środeczek. Miejsca. Trzymamy, cyk, zaciskamy, koniec. Odkładamy, zawsze odkładamy trzymając za karapaks. Okay. Inna metoda, a to też trzeba mieć już więcej wyczucia. Tak jest łatwiej właśnie, złapać ją od góry i puścić. Inna metoda, to o czym wcześniej mówiłem właśnie, że najpierw przycisnąć karapaks i później pomału złapać palcami. Jak odkładamy też, przyciskamy karapaks, puszczamy palce, puszczamy pająka. A jesteś w stanie stwierdzić, co jest łatwiejsze, pierwsza czy druga metoda? Pierwsza. Ja zawsze najpierw się nauczyłem łapać właśnie między stoi, między dwie nogi. Okej. I dopiero później, jak już miałem bardziej wyczucie, robiłem tak, że palec na karapaks i wtedy w dwa palce. Okej. No ona już jest na tyle oszołomiona, że możesz spróbować. Już jeśli nie chcę, ty dobra, to testuję. Moi drodzy, stwierdziłem, że to razem z wami przeżyję swój pierwszy raz i złapię tego pająka, bo wiecie, ja całe życie się bałem, a też nie było nigdy okazji sobie po prostu ze znajomym coś takiego tutaj spróbować, więc teraz, kiedy już jestem pod okiem doświadczonej osoby, spróbuję to zrobić. Ej, czekaj, bo tu wleciały nowe rzeczy na stół, to wyjaśnij. No tutaj w razie czego przygotowałem apteczkę pierwszej pomocy, żeby jak będzie palec do amputacji, jak pająk gryzie, ucinamy palec. Zawijamy plaster, dajemy tabletkę przeciwbólową, owijamy plastrem, dziękuję, aha, odkazimy. No dobra, do widzenia. No to okej, to teraz to już na bank mogę łapać. Zdecydowanie. Złapałem. A czy ja teraz mam dotknąć karapaks? Nie, mogę podnieść. Nie musisz, możesz podnieść dwoma palcami trzymając. Udało mi się, ale przyznaję, że tutaj miałem dość łatwą sytuację, bo pająk został oszołowiony wcześniej przez skowrona. Ja dostałem takiego, co nie za bardzo wiedzieć, co się dzieje. Teraz pokażę, jak odkładasz ładnie. Kciukiem przytrzymaj. Dobra, czyli co? Kładę go z powrotem tu na ziemię. I teraz drugim kciukiem. Znaczy nie kciukiem, tylko wskazującym twoim tym przytrzymujesz. I teraz puszczasz puszczam dwa. Palce. Dobra. I puszczasz kciuk, znaczy wskazujący. Ło! Może z braszką teraz. Dobra, to jedziemy. Dobra, kochani, przed państwem Brachy Pelma Classy. Samiczka, jeszcze nie dorosła, jeszcze nie wygląda tak jak dorosły osobnik, natomiast już zaczyna. Tak? Dobrze powiedziałem? Tak. No to jedziemy. Robię techniką, że dociskam wskazującym karapaks i potem chwytam tak. I mówisz, że powinienem to zsynchronizować i zrobić najlepiej praktycznie tak samo. Mógłbyś wszystkie te trzy palce naraz zrobić, ale... O, dobra. Ale się wyczesało. Między ten, trzymaj mocno. Się nie wiem. Wskazując już chcę pójść, jak ją trzymasz. Nie od spodu, teraz staraj się nie od spodu, bokiem musisz te palce trzymać bokiem, bo za głęboko pod spód idziesz, aha, ale... Aha, okej. Okay. Aha, wiem, żeby nie tak, nie żeby tam nie? Czasami nie wbiła się ten. O, jak się bardzo wyczesała na mnie, opak. O, no i trzymaj idealnie. Mam, kochani. Udało się. Co prawda jest to bardzo słabo jadowity ptasznik, ale normalnie emocje mam. Jak nie wiem kiedy, ale no na maksa, ale jestem podjarany, udało się, słuchajcie. Odnoszę na stole. Dobra, czyli co, kładę, teraz trzymaj. Dociskam wskazującym, tak. Puszczam boczne i puszczam. Karapaks. Uuu, mama! No dobra, no to co, zrobię to jeszcze raz ze stołu, co? No to próbuję. Kurde, no. O, idealo. No ale powiem wam, że ona jest... Czuję się bardzo niepewnie. Jakby ona miała się normalnie zaraz rzeczywiście wyślizgnąć i mnie ukąsić, no to masz rację, bo
tu, jak ty trzymałeś czuję, że poę, ona się troszkę rusza w palce. Znaczy, czuję, że się rusza, ale mimo wszystko czuję, że jest taka w miarę nie taka elastyczna, jak wyglądało, jak trzymałeś poę w ręce, no nie? No a poe to potrafi się po prostu owinąć tak, że no. Na odwłok potrafi swój ugryźć. Masakra. Dobra, odkładam ją w takim razie do pojemnika. Już jest zdenerwowana. Czyli co? Torfik wskazujący i cyk. Udało się, słuchajcie. Jeszcze to do mnie trochę nie dotarło, ale chwyciłem przed chwilą 3 razy ptasznika w ręce. Teraz bardzo szybciutko umyję ręce, bo wyczesała się na mnie. Ej, ziom, a czy to ma znaczenie, czy myjemy zimną, czy ciepłą, jeśli pająk się wyczesze? Bez różnicy, ale ja zawsze biorę gąbkę po prostu i trę gąbką. Żeby mechanicznie żeby to zetrzeć. Tak, żeby zetrzeć mechanicznie, to może trochę bardziej boleć po tym tarciu, ale szybciej ten ból i to pieczenie minie. Także czyli jak coś, to trzeba czymś nie tylko umyć, ale mechanicznie czymś potrzeć. To ja idę umyć ręce, a my się przyszykujmy do kolejnych pająków. Teraz pokażę takie najprostsze jakieś metody. Mamy taką pensetę miękką. Ona jest tak mięciutka, że nawet jak ją mocno ściśniemy, to nie jesteśmy w stanie zgnieść takiego pająka. I tutaj mamy na przykład taką wersję Color L3. Też trzeba uważać po prostu, żeby jej nie zapaść na przykład za samą nogę, bo ta noga zostanie. No. I można ją w ten sam sposób, co pokazywałem przy tych dorosłych. O, czyli od dołu też chwycić. W ten sposób. No dobrze, ale z drugiej strony, bo jak łapiemy takie małe pajączki, to po co się tak łapie pająki? W sensie takie małe, może jest jakieś zastosowanie? Żeby szybciej, żeby... Przełożyć. Jak przekładamy duże ilości, no wiadomo, że nie będziemy popychać ich, czekać i tak dalej, tylko po prostu, żeby szybko to zapakować, czy nawet do wysyłki, żeby się nie bawić, żeby ona nie uciekała. No tak. W szybki sposób, pyk od dołu. Teraz możemy spróbować nawet coś hardkorowego. Złapać taką nie w palce. Nie. Złapał. Kurde, no nieźle. Ja. Wszystko jest możliwe, kwestia praktyki i wyczucia, nie? No pająk żyje. Chodzi. Możemy to wykorzystać jeszcze raz, tą afonopelmę. Jeżeli przekładamy, chcemy zmienić domek, przenieść do większego pojemnika, wiadomo, że najprościej jest to zrobić przy pomocy pensety i najlepiej też w jakimś takim zamkniętym pomieszczeniu, czy to w wannie, czy w brodziku, żeby po prostu ten pająk, jeżeli nagle zacznie uciekać, gdzieś tam się nie schował za szafę, czy pod regał. I tak jak pokazywałem wcześniej, najlepiej po prostu popychać pomalutku, delikatnie w odwłok. Można też mieć przygotowany pojemnik, jeżeli nie chcemy jej łapać, albo za daleko gdzieś ucieknie, przygotowany pojemnik. Żeby ją po prostu nakryć. Nakryć i albo podsunąć później pod spód kartkę, albo dekielek pomału podsuwać, tak żeby ona sobie tam weszła pod spód i już mamy pająka w pojemniku. Więc ogólnie to jest sposób, który my rekomendujemy dla osób początkujących, prawda? Bo tak naprawdę cała reszta to chwytanie pająków, tak jak jak mnie uczyłeś, no to rzeczywiście jest spoko, jeśli chcesz sprawdzić płeć pająka, ewentualnie, nie wiem, czy jest zanicieniowany, no ale tak to no nie ma sensu. Nie ma potrzeby sprawdzić płeć. Czy przy pakowaniu. Bo jak na przykład chcemy takiego pająka, jego na przykład ciężko będzie zagonić do czegoś wąskiego. Do pojemnika jakiegoś niedużej wielkości. No tutaj tak niedokładnie wyścieliłem ten pojemnik papierem, ale mniej więcej w ten sposób to wygląda, no i ciężko nam będzie go do tego pojemnika zagonić, więc po prostu łapię go w palce, wkładam delikatnie. Do pojemnika. Zamykam dekam i to jeszcze od góry można przyłożyć papier, żeby się nie obijała. Aha, czyli też jest to metoda do pakowania. Do łapania. Mhm. Alpinka, a kto tutaj, proszę powiedzieć, kto tu śmierdzi cały dzień? Alpinka śmierdzi, tak? No dobrze, już zaraz wracamy. Idź sobie. No idź sobie. Dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało i że cokolwiek wyniesiecie z tego odcinka. Ja bardzo się cieszę. Pamiętajcie, mocno trenujcie i zacznijcie od końca, czyli od tych najłatwiejszych sposobów. I najlepiej nie nauczcie się tego w ciągu tygodnia, miesiąca, tylko no, ćwiczcie latami, bo no, mi to trochę zajęło, zanim doszedłem do takiej wprawy. Trzeba nauczyć się rozumieć pająki, rozumieć ich zachowania. I przewidywać przede wszystkim, co się może zaraz wydarzyć. Dobra, kochani, pamiętajcie, zasada jest prosta. Dużo łapeczek w górę, wracam tu i coś robimy. Następny będzie o tematyce. Także musicie oczekiwać tego odcinka, bo będzie wypasione. Chcesz coś powiedzieć na koniec?
Do zobaczenia i liczę na wasze łapki. W górę.